Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni i dzisiaj zapraszam Was na botwinkę. Botwinka to nic innego jak młode buraki, a właściwie pędy buraków, które można zjadać zarówno na surowo, na przykład w sałatkach czy w surówkach albo w chłodnikach. Ja Wam polecam dwa moje chłodniki, chłodnik botwinkowy i klasyczny chłodnik litewski. Można też botwinkę przygotować w formie zupy botwinki, to taka najpopularniejsza chyba zupa z botwinki, jaka jest znana w Polsce. Kuchni i można też ją udusić albo podsmażyć i wykorzystać jako dodatek do obiadu, do drugiego dania. Z kolei botwinkę, która jest zblanszowana, można zamrozić i w ten sposób cieszyć się też jej smakiem poza sezonem botwinkowym, który trwa w okolicach od czerwca do września. Botwinkę można zjadać, jak już mówiłam, na surowo albo po obróbce termicznej. Jest bogata w witaminę A i C oraz w żelazo i w wapń. Jest dobra dla tych z Was, którzy mają skołatane nerwy. Ona Wam te skołatane nerwy uspokoi. A poza tym, jeśli macie w domu małego niejadka albo Wam nie dopisuje apetyt, to również botwinka taki apetyt Wam pobudzi. Czyli ostrożnie, jeśli jesteście na diecie, pomimo tego, że botwinka nie jest wysokokaloryczna, a poza tym jest też lekkostrawna. Odkwasza, odtruwa, oczyszcza organizm. Botwinka jest bardzo dobra na cerę i na wątrobę, ale jednocześnie ostrożnie, bo zawiera też duże ilości kwasu szczawiowego, który wypłukuje wapń z organizmu, może powodować kamienie nerkowe, a poza tym nie jest polecany kobietom w ciąży. Gorąco Wam polecam wykorzystać botwinkę w Waszych kuchniach, dopóki trwa na nią sezon. Zapraszam Was na pozytywnakuchnia.pl po przepisy z wykorzystaniem botwinki. Dajcie mi znać, w jakiej formie lubicie ją najbardziej i zapraszam też oczywiście do obejrzenia innych moich filmików. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych.